Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym programie zajmiemy się używaniem kierunkowskazów. No, bardzo często się zdarza, że kierowcy tych kierunkowskazów w ogóle nie używają. Może to być niebezpieczne, może to być uciążliwe. No ja sama widziałam wielokrotnie, że kierowcy jeżdżą tak, jakby w ogóle nie mieli kierunkowskazów w swoim samochodzie. Dokładnie. I piszecie Państwo do nas o tym, żeby przypomnieć o używaniu kierunkowskazu, bo niektórym wydaje się, że to jest niepotrzebny element. Więc przypomnijmy może, że kierunkowskaz jest ważnym elementem, że używanie kierunkowskazu to jedna z cech charakteryzujących dobrego kierowcę, żeby nasza jazda była czytelna. Używamy ich wtedy, jeśli zamierzamy zmienić pas ruchu, bądź zamierzamy zmienić kierunek jazdy, a samo użycie ma być zawczasu podane, jeszcze przed zamiarem i wyraźnie. Ulica Mazowiecka w Krakowie. I tutaj jest taki wyjazd na przełączkę i są dwa, tylko że nieoznaczone pasy ruchu. I tutaj kierowcy jakby w ogóle nie wiedzieli, że są te dwa pasy ruchu. Nie istnieje coś takiego jak migacz. No to zmieniamy pas, prawda? Gasimy kierunkowskaz, przejeżdżamy tym pasem. I teraz co? Lewy kierunkowskaz, żeby było zawczasu i wyraźnie. Lewy pas. I jedziemy dalej. Co się dzieje przy wyjeździe z Mazowieckiej? Mamy tylko lewy pas przy osi jezdni przeznaczony do jazdy na wprost, bądź skrętu w lewo. Jeśli wjedziemy na przełączkę do osi jezdni, to nie ma zmiany pasa ruchu, niczego nie sygnalizujemy. Za moment zasygnalizujemy zmianę kierunku jazdy, jeśli chcemy pojechać w lewo. Jeśli wprost, to niczego nie sygnalizujemy. Natomiast, jak zazwyczaj jeździmy, chcemy ustawić się przy prawym krawężniku przełączki, ponieważ lewy pas jest właśnie nieco blokowany przez skręcających w lewo, no bo oni nie skręcą od razu, muszą przepuścić pojazdy jadące z przeciwnego kierunku na wprost, bo skręcające w prawo. W związku z tym, jeśli chcemy się ustawić na prawym pasie, wjechać na prawy pas do krawężnika, do prawego krawężnika, mamy użyć kierunkowskazu zawczasu i wyraźnie, czyli w momencie jak przejeżdżamy przez aleję, przez tą pierwszą nitkę alei prowadzącą w kierunku mostu Dębnickiego. W tym momencie włączamy kierunkowskaz i jednocześnie patrzymy do lusterka, czy ktoś nie był szybszy, bo wtedy on ma pierwszeństwo. Kierunkowskaz jest w takim przypadku niezbędny. A potem, jeżeli byliśmy ustawieni przy prawym krawężniku, to skończymy na pasie, który za moment na Krowoderskiej jest pasem postojowym. Żeby się z niego wydostać, a nie zaparkować za tymi pojazdami, musimy włączyć lewy kierunkowskaz, bo te parkujące pojazdy zajmują cały pas. Szerokość pojazdu wielośladowego wyznacza pas ruchu. Jeżeli przesuwamy się wszerz na jezdni o szerokość pojazdu wielośladowego, zmieniamy pas ruchu. I nie potrzeba tu znaczonych pasów ruchu. Te domyślne pasy też obowiązują, czyli w tym przypadku lewy kierunkowskaz, żeby właśnie wydostać się za te parkujące pojazdy. O, Citroen biały dał kierunkowskaz, proszę Państwa, bo to jest tu rzadkość. No brawo, nie wiem, czy pod wpływem kamery, czy to jest ten jeden z 10, który jest prawidłowym kierowcą w tym miejscu, który prawidłowo się zachowuje. No cieszę się, że mamy przypadek prawidłowej jazdy. A kierowca tego kabrioletu? Nie, no tak nie można. Wjechał na pas do skrętu w prawo i pojechał prosto. Spieszy nam się, ale wszystkim nam się równo spieszy, proszę Państwa. Nie może być tak, są równi i równiejsi, że jednych przepisy obowiązują, a drugich nie. To rodzi agresję, to cwaniactwo jest niedopuszczalne, naprawdę. Kolejnym miejscem, w którym występuje ten problem, jest dojazd do Ronda Mogilskiego ulicą Mogilską. Tak, tam mamy przykład znaczonych pasów ruchu. Jak kierowcy wyjadą z tego lewego pasa na węzeł Mogilski, bo wolę takie określenie, to jest zespół skrzyżowań, to jeżeli chcą ustawić się na tym znaczonym pasie skrajnym lewym, powinni włączyć zawczasu, znowu w momencie jak przejeżdżają wylot z Ronda Mogilskiego, lewy kierunkowskaz, żeby tam się ustawić. A bez kierunkowskazu wjeżdżają na ten pas, który jest jakby na wprost ich toru jazdy, który jest drugim pasem od lewej. Jeżeli chcemy na ten skrajny wewnętrzny pas, musi być lewy kierunkowskaz. Jest to zmiana pasa ruchu, pamiętajmy. Kontynuacja tego pasa to pas, na którym jedzie Skoda Superb, na który teraz wjeżdżają ciężarówki. Natomiast tam powstaje nowy dodatkowy pas i nie można na niego wjechać bez kierunkowskazu. My nie możemy dowolnie sobie pojechać na dowolny pas, tylko na którymś jesteśmy, a jeżeli jest ich więcej, z tego jednego, tak jak teraz, powstaje więcej niż jeden, to musimy zasygnalizować zmianę pasa ruchu, jeśli pojedziemy właśnie na ten lewy pas
obwiedni węzła Mogilskiego. Czyli jak chcę być na lewym pasie, to proszę bardzo, sprawdzamy i zmieniamy po wcześniejszym zasygnalizowaniu. I znowu patrzymy, czy ktoś nie był szybszy, no bo kto pierwszy, ten lepszy. Czasem niewłączenie kierunkowskazu jest bardzo uciążliwe dla innych kierowców, jak na ulicy Pilotów przy skręcie do supermarketu. No tam, jeżeli ktoś wcześniej, odpowiednio wcześniej nie włączy kierunkowskazu, no to już w ogóle korek się robi. Przy skręcie do supermarketu, czy po prostu przy wjeździe na Olsze, na ulicę Wieniawskiego, Stanisława ze Skalbmierza i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli odpowiednio wcześniej nie włączymy tego kierunkowskazu, blokujemy pojazdy, które zamierzamy jechać na wprost. Jazda na wprost możliwa z obydwu pasów, lewoskręt oczywiście tylko z pasa lewego, ale ten lewoskręt utrudniony przez duży ruch pojazdów jadących od strony Ronda Muńskiego, duży ruch pojazdów jadących sprzeciwka, które nas zatrzymają. Żeby nie zablokować swoją niechlujną jazdą tych, którzy są za nami, musimy ten kierunkowskaz włączyć nawet wtedy, kiedy wydaje nam się to nieco za wczesne, żeby te pojazdy z lewego pasa, skoro chcą płynnie pojechać na wprost, zmieniły pas na prawy. Tu jest szalenie ważny lewy kierunkowskaz odpowiednio wcześniej, żeby dać szansę tym jadącym za nami, żeby zmienili pas, żeby nie zostali zablokowani. Więc proszę Państwa, nie przesadzę, jeżeli nawet w tym momencie włączę kierunkowskaz. Choć będzie to jak wjazd na parking, no ale wjazd na parking rzadko kto tutaj wjeżdża i specjalnie też nikogo nie zmylimy, a już te pojazdy zaczną się ustawiać na prawym pasie, bo my na lewym zablokujemy. Wcześniej trzeba pokazać, będę skręcał w lewo, chcę jechać prosto, bezproblemowo, jak tylko się pojawi zielone światło, jedź prawym pasem, bo ja cię tutaj zablokuję. Zablokuję, bo jadą samochody sprzeciwka. Tu nie mamy kierunkowych sygnalizatorów, jak widać są tylko sygnalizatory ogólne, w związku z tym przepuszczamy pojazdy jadące z przeciwnego kierunku na wprost i dopiero skręcamy w lewo. To być może nie uda się nawet na jednej fazie sygnalizacji świetlnej. Wobec tego ci za mną powinni być tylko do lewoskrętu, a ci jadący na wprost, w związku z tym moim lewoskrętem, powinni ustawać się na prawym pasie. Udało się, ale nie zawsze to tak udaje tutaj, proszę Państwa, i czasami po prostu jesteśmy niepotrzebnie przyblokowani przez tych, którzy zbyt późno używają kierunkowskazu. Mniejsze to ma znaczenie, jeżeli jest gigantyczny korek w godzinach szczytu, a kapitalne znaczenie wtedy, kiedy korka nie ma i da się łatwo zmienić na prawy pas i płynnie prawym pasem pojechać. Także to wczesne użycie kierunkowskazu świadczy o naszym partnerstwie, o naszym zrozumieniu, no i pełnym stosowaniu przepisów. Pokażmy, jak zachować się po lewoskręcie z Alei Słowackiego, lewoskręt w Mazowiecką. I tutaj mamy dwa niewyznaczone pasy ruchu. Mieszczą się dwa samochody. Mamy teraz więcej pojazdów na przecince. No to ja jadę na lewy pas, prawda? I zobaczymy, co się stanie. Podejrzewam, że może być gorąco, bo jak znam życie, to ci kierowcy z prawego pasa będą próbowali jechać, a nie powinni. Przecinka, przełączka pomiędzy alejami jest bez wyznaczonych pasów ruchu. Wtedy wyprzedzać z prawej strony nie wolno. Czasami obydwa te pojazdy jadą prosto. Powtarzam, dostosowujemy się do zachowania kierowcy, który był na lewym pasie. Z prawej strony wyprzedzić go nie wolno. Już widzę, że Audi podciągnęło się. Będzie chciało być koniecznie pierwsze, a nie powinno. No ale trudno, proszę Państwa, wytrzymamy to. Oczywiście nie będziemy się przepychać. Zobaczymy, jak sytuacja się ułoży. Nie, Volkswagen, przepraszam, to był Volkswagen, jednak odpuścił, czyli wszystko dobrze, wszystko dobrze. No i popatrzcie Państwo, żaden samochód z Mazowieckiej nie przejechał w tej fazie światła zielonego. Z jakiego powodu? Z powodu kierowców, którzy wjechali jakby, no nie wiem, jeździli po swoim ogródku, tak jak im się podoba. No a tutaj popatrzcie, ta biedna rowerzystka zupełnie zakleszczona pomiędzy samochodami. No i co, w końcu poszła do przejścia dla pieszych, jakoś się wydostała z więzienia. No nie mądrze tutaj pojechaliśmy, zupełnie zablokowaliśmy. I Mazowiecką, i Krowoderską, i Aleję, wszystko. Kiedyś podsłuchałam taką rozmowę dwóch chłopców. Jeden z nich mówił, mój dziadek nigdy nie używa kierunkowskazów, bo oszczędza żarówki. Także może zaapelujmy do kierowców, żeby nie oszczędzali żarówek w swoich kierunkowskazach. Nie oszczędzali żarówek, nie oszczędzali przerywacza kierunkowskazów. To jest naturalna eksploatacja, podobnie jak opon. No możemy nie jeździć w ogóle, wtedy opony nam się nie będą zużywały, ale do czego to prowadzi? Nie ośmieszajmy się, proszę Państwa. Kierunkowskaz świadczy o naszej umiejętności jazdy i rozumieniu zasad ruchu, rozumieniu współpracy na drodze. Kierunkowskaz dobrze użyty to plus, to jakby odznaka na naszej piersi, to dobry kierowca.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.